Przez 10 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Poszukiwany był aż 13 listami gończymi. Kto za, a kto przeciw likwidacji Straży Miejskiej w Lubinie? Ja nie widzę jakichś szczególnych zadań, które wykonuje Straż Miejska, ani wykonuje policja. Magdalena Rzemień, witam Państwa. W poniedziałek 22 lutego zapraszam na wydarzenia. Poszukiwały go prokuratury z całego kraju. Wysłano za nim 13 listów gończych. Przez 10 lat 49-latek podejrzewany o oszustwa ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. W końcu polkowiccy policjanci zatrzymali go na terenie Wielkopolski. 49-latek poszukiwany był za przestępstwa przeciwko mieniu, a konkretnie za oszustwa finansowe, m.in. wyłudzenia. Mężczyzna brał na przykład zaliczki od osób prywatnych i instytucji na zakup samochodów. Do transakcji jednak nie dochodziło. Poszukiwany był aż 13 listami gończymi i ukrywał się od prawie 10 lat. Poszukiwania w znacznym stopniu były utrudnione z uwagi na to, że mężczyzna posługiwał się tożsamością innej osoby. Sprawę prowadzili polkowiccy policjanci, gdyż na tym terenie mężczyzna ostatnio był zameldowany. 49-latek został zatrzymany w jednym z hoteli na terenie Wielkopolski. Mężczyzna był zaskoczony i nie stawiał oporu. Po zatrzymaniu 49-latek trafił do policyjnego aresztu, skąd zostanie przetransportowany do aresztu śledczego. Na razie nie wiadomo, ile przestępstw ma na koncie. Negatywnie o pomyśle likwidacji Straży Miejskiej w Lubinie wypowiedziała się Solidarność Zagłębia Miedziowego. To pierwsza z opinii potrzebna, by projekt uchwały poddać pod obrady Rady Miejskiej w Lubinie. Rajcy oczekują jeszcze na opinię komendanta wojewódzkiego policji. Ta raczej powinna być pozytywna. Nie widzę żadnych szczególnych zadań, które wykonuje Straż Miejska, a których nie wykonuje policja, mówił Tomasz Gołaski, komendant lubińskiej policji. Do lubińskiego magistratu właśnie dotarło pismo w sprawie likwidacji Straży Miejskiej. Głos zabrała Solidarność Zagłębia Miedziowego. Jako NSZZ Solidarność jesteśmy zaniepokojeni tym, że dotychczasowi pracownicy Straży Miejskiej w Lubinie zostaną pozbawieni środków na utrzymanie swoich rodzin. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem nie daje gwarancji, że zostaną zaproponowane pracownikom inne miejsca pracy w przypadku likwidacji Straży Miejskiej w Lubinie. O przyszłości lubińskiej straży już wkrótce zdecydują miejscy radni. Opinia związkowców to pierwsza z dwóch potrzebnych do tego, by rajcy mogli zająć się projektem uchwały. Druga ma spłynąć z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, choć można się spodziewać, że ta będzie zgoła różna od opinii Solidarności. Nie widzę jakichś szczególnych zadań, które wykonuje Straż Miejska, ani wykonuje policja. Podobne zdanie na temat Straży Miejskiej ma większość Lubinian. Trudno mi powiedzieć, ale nigdy nie potrzebowałam i nie widziałam nic takiego. Wydaje mi się, że nie. Straż Miejska powinna się zajmować bardziej osobami bezdomnymi. Ogólnie oni się zajmują praktycznie samochodami. Samochodami tylko blokady zakładają, a poza tym takiego nic nie robią pozytycznego dla miasta. Potrzebna, bo robią kolegiumy, nie kolegiumy takiego. Choć nie wszyscy. Raz korzystałam ze straży. Koło naszego bloku ktoś uwiązał pieska i nie raczej chciał, żeby ktoś się zajął. A że ja psa w domu miałam, więc nie potrzebowałam. Sąsiadka też nie. I zgłosiłam, przyjechali. A czy według pani te zadania mogłaby robić policja zamiast straży miejskiej? No nie wiem, pieska, po pieska by przyjechali, no nie wiem do końca, wie pani. Losy lubińskiej Straży Miejskiej rozstrzygną się w marcu. A w wydarzeniach jeszcze? Szukają gadżetów z PRL-u. Żeby młode pokolenie mogło zobaczyć. Pobiegną w hołdzie dla papieża Polaka. Żeby dobiec do mety i fajnie się bawić. Pierwsza na świecie wystawa figur stalowych, które są w całości wykonane z metalowych odpadów, została otwarta w galerii Cuprum Arena w Lubinie. W atrium stanęły postacie znane z filmów, bajek i świata show biznesu. Obok ogromnego Hulka można zobaczyć figurę Baracka Obamy czy Michaela Jacksona. Prawdziwą perełką jest replika Mercedesa z 1955 roku. Została wykonana z tysięcy elementów w skali 1:1. Mariusz Olejnik, pomysłodawca i właściciel wystawy, jako miejsce premiery swoich stalowych dzieł, nieprzypadkowo wybrał lubińską galerię. Architektura jest tak unikalna tej galerii, że skusiła nas, jakby, żeby tutaj się pokazać. Jest dużo elementów stalowych, jest piękna architektura. No i to się pięknie wpisuje pod to, co my robimy i pokazujemy tu na wystawie.
Aby przetransportować figury do Lubina, potrzebne były 4 ciężarówki. Złożenie figur we wnętrzu galerii zajęło prawie całą noc. Każda z nich jest unikalna i składa się z wielu elementów. Jedną z nich jest postać Hulka, której stworzenie okazało się bardzo pracochłonne. Wykonanie go trwało 6 miesięcy. Całość wykonana jest z nakrętek 8, FI8 i ponad 38 tysięcy nakrętek jest pospawanych, wykuwanych. Nietypowa wystawa przyciągnęła wielu mieszkańców miasta. Powiem szczerze, że wszystkie są piękne te figury, a tym bardziej, że jestem mechanikiem, jest to zrobione z części samochodowych, gdzie rozpoznałem bardzo dużo elementów. Muszę przyznać, że świetnie to jest zrobione, niesamowite. To samochód mi się podoba, bo wnuczek jest pasjonatem samochodów i tutaj właśnie razem przyszliśmy. Tym sprawem jest rewelacyjnie zrobiony. Najbardziej mi się podoba Herkules. Herkules? Jest tu Herkules? Może Hulk? Chodzi o Hulka. Tak. Na wystawie oczywiście podobają mi się te figury, które są tutaj zrobione z tych rzeczy, jak to mówili, ze złomowiska, tak? Nie lubię tej części akurat, tej serii filmów, ale no super są zrobione. Z wiele z tych rzeczy chciałbym mieć mniejszych nawet, nie? Takich, żeby posklejać sobie figurę, coś takiego, nie? Ręcznie robione stalowe figury można oglądać w Galerii Kuprum do 6 marca. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Myślę, że to będzie jedyna możliwość zobaczenia takiej wystawy tutaj w naszym regionie. Magnetofon szpulowy, płyty pocztówkowe, kartki na mięso. Starsi wiedzą, o co chodzi, młodsi mogą się dowiedzieć. I taki cel postawili sobie pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach, organizując zbiórkę przedmiotów z czasów PRL-u. Z nich chcą stworzyć wyjątkową wystawę. Pomysł na zorganizowanie wystawy sprzętu i przedmiotów związanych z czasami PRL-u nie jest w Grębocicach nowy, ale tym razem powód jest szczególny. Zrodził się taki pomysł w momencie, kiedy spotkałyśmy się z instruktorkami po to, by omówić sprawy związane z turniejem wsi pod kątem czasów i aury panującej w okresie PRL-u. Mieszkańcy mogą przynosić widokówki, znaczki, banknoty, płyty z lat 1952-1989, ale nie tylko. Sprzęt gospodarstwa domowego, przedmioty użytku codziennego, ale też to, co dla duszy, a zatem sprzęt grający, adaptery, pierwsze magnetofony, tak zwane ZK. Podejrzewam, że młode pokolenie w ogóle nie wie, jak wygląda taki magnetofon ZK. W wielu grębocickich domach wspomnienie czasów PRL-u nie jest wcale takie odległe i można nawet poczuć nutkę sentymentu. Mam nawet maszynkę do jagód, mam jeszcze tu na wierzchu taką do szatkownicy starą, do kiszenia, do szatkowania kapusty. Mam kilka rzeczy takich i jak mówię, że tutaj jakby tak pochodził, poprosił tych starszych mieszkańców, gdyby coś tam poszperali po strychach, to podejrzewam, że niektóre perełki by się znalazły. Kartki na papierosy, na mięso, na cukier, na wszystko. Teraz wszystko zależy od mieszkańców gminy Grębocice. Inicjatorzy zbiórki myślą bowiem o stałej wystawie. Żeby młode pokolenie mogło zobaczyć troszkę bliżej, nie tylko w formie czytanej, ale poprzez dotyk. Najlepiej przedmioty z czasów PRL-u przynieść do Ośrodka Kultury do końca kwietnia. Pierwsze z nich już są. To plik banknotów.